Jak wspomóc swoją motywację i chęć do pracy? Ten temat jest bardzo popularny w internecie. Mnóstwo się mówi o detoksach dopaminowych, o tym, jak wspomóc właśnie swoją pracę, motywację, koncentrację, o nootropikach, o różnych środkach, które mogą to wspomóc. Jaki jest mój na to pogląd? Na pewno rozpraszacze i dopamina jest tutaj ważną kwestią, ale zacznijmy od początku. Na pewno cały biohacking, wysypianie się, dbanie o redukcję stresu, o to, żeby po prostu ten zdrowy styl życia był zachowany, żebyśmy też trenowali, dbali o swoją głowę, jest mega ważny, żebyśmy w ogóle mogli odpowiednio myśleć i odpowiednio umysłowo pracować. Ale załóżmy, że ten temat już mamy za sobą. Pod względem samej pracy, no szczególnie umysłowej, jakiejś nauki, ogólnie jakichś projektów, które mamy do wykonania, bardzo ważne jest to, żeby środowisko w tej pracy było odpowiednie. Czyli, żeby nie pracować na łóżku, czy w kuchni, czy w miejscach ogólnie, które nie są dla naszego mózgu skojarzone z pracą, czyli gdzieś po prostu, gdzie wykonujemy różne czynności, tylko żebyśmy mieli miejsce przeznaczone rzeczywiście do pracy i u mnie się to mega sprawdza. Dobrze jest też, jeżeli to miejsce niekoniecznie jest w domu, chyba że mamy jakieś wydzielone miejsce w domu, bo niestety w mieszkaniu, w domu często rozpraszają nas różne czynniki, czy to po prostu rzeczy, które tam mamy, jakieś rzeczy, które możemy zrobić, czy to będzie sprzątanie, czy to będzie pranie, czy być może robimy sobie kawę którąś tam, czy jakieś jedzenie, rzeczy w lodówce i tak dalej, to nas często po prostu rozprasza. Więc super, jeżeli miejsce jest przygotowane do pracy. Ja polecam też tę pracę zaczynać raczej wcześniej rano, gdzie mamy tych rozpraszaczy często mniej i jest to ogólnie moment, gdzie większość ludzi pracuje, więc na przykład nie będzie raczej nikt zapraszał wtedy na wyjście na przykład na piwo czy na jakieś inne rzeczy. W tym czasie też możemy te środowiska sobie poprawić w ten sposób, że właśnie wyłączamy telefon, czy po prostu wyłączamy powiadomienia, czy być może jakieś tam aplikacje, bo bardzo częstym jest to, że przychodzimy do pracy i mamy zaraz powiadomienie z Messengera, powiadomienie z Instagrama, z TikToka czy z innych aplikacji, że ktoś do nas napisał, że ktoś polubił nasz post i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często jest to tak, wygląda tak, że na przykład 5 minut pracujemy, jest jakieś rozproszenie, jakieś powiadomienie, sprawdzamy to powiadomienie, ale przy okazji sprawdzimy jakieś tam inne aplikacje, sprawdzimy kto co wrzucił na relację i dopiero 15-20 minut zajmuje nam powrót do pracy, potem znowu pracujemy, znowu jest powiadomienie i to się powtarza. I to jest po prostu częste, to jest normalne, dlatego też należy unikać tych powiadomień na przykład w telefonie, a w komputerze są różnego rodzaju aplikacje, które w określonym czasie lub w ogóle blokują nam na przykład dostęp do Facebooka, do jakichś tam aplikacji, do jakichś stron, które sobie zablokujemy, albo na przykład blokują feed Facebooka, czyli na Facebooku możemy na przykład z kimś pisać na Messengerze, bo często ta praca, nasza praca opiera się też na kontakcie przez Messenger, no moja praca często na tym też polega, ale blokujemy sobie feed i ogólnie nic nie widzimy na tym Facebooku, kto wrzucił jakie posty i tak dalej, co też często nas rozprasza i pod tym względem to środowisko pracy jest mega, mega ważne. Uważam, że warto zrobić te kilka godzin właśnie rano, gdzie skupiamy się na pracy takiej pracy, powiedzmy, koncepcyjnej, umysłowej, gdzie wyłączamy właśnie te rozpraszacze i nic nas nie rozprasza po prostu w ciągu tej pracy, co jest też kluczowe, jeżeli mamy pracę taką, gdzie potrzebujemy koncentracji, gdzie potrzebujemy też mieć coś takiego kreatywnego, bo jeżeli cały czas nas coś wybija z rytmu, to nie jesteśmy w tym stanie flow i tak naprawdę wrócenie do tego stanu takiego flow często zajmuje dużo czasu i ta praca po prostu jest bardzo, bardzo taka rozlazła i mało efektywna. Fajną rzeczą, którą można zastosować, jest też technika Pomodoro, czyli przerw pracy, które są zaplanowane rzeczywiście i które też, jak wykazały badania, wpływają korzystnie na pracę naszego mózgu. No znowu, jeżeli mamy intensywną pracę umysłową, nie jesteśmy raczej w stanie na przykład przez 3 godziny, no poza wyjątkowymi przypadkami, powiedzmy, przez 3 godziny codziennie siedzieć i na przykład się uczyć bez żadnej przerwy. Dlatego technika Pomodoro jest bardzo fajną taką przerwą zaplanowaną w pracy, gdzie na przykład najczęściej 25 minut pracujemy intensywnie i potem robimy sobie 5 minut przerwy, gdzie na przykład możemy wstać z biurka, rozruszać się trochę, czy ewentualnie odpisać komuś na wiadomości, czy sprawdzić powiadomienia. Można ją też robić w podziale 50/10, czyli 50 minut pracujemy, 10 minut robimy sobie przerwy. To może być bardzo korzystne, żeby też taką presję z naszego umysłu na przykład zdjąć, czy ktoś do nas napisał, czy mamy jakieś ważne rzeczy, może ktoś do nas dzwonił i wtedy możemy po prostu to sprawdzić i, że tak powiem, ogarnąć na bieżąco. Warto też zadbać o odżywianie i posiłki. Jeżeli tutaj chodzi o pracę i znowu rozprasza nas głód, rozpraszają nas jakieś przekąski czy inne rzeczy w ciągu, które wokół nas leżą, czy które nas właśnie dekoncentrują, no to na pewno będzie to wpływać znowu na jakość naszej pracy. Dla niektórych najlepiej sprawdzi się pracowanie rano na czczo, przez kilka godzin nie jedząc posiłku, na przykład wypijając tylko kawę, czy kawę kuloodporną, czy kawę z jakimiś suplementami, nootropikami. Dla innych osób ważne jest, żeby zjeść śniadanie, które po prostu nas syci na kilka godzin i nic w międzyczasie nie podjadać. Ogólnie no nie polecam na pewno podjadania w pracy, podczas pracy, bo znowu wpływa to na ilość spożywanych kalorii, jak i
no, nie powoduje jakiejś tam dobrej sytości i nie jest ogólnie dla nas uważane za zdrowe, też może powodować zaburzenia układu pokarmowego, więc wybieramy, czy pracujemy na czczo, czy robimy sobie jakiś większy posiłek, który po prostu stabilizuje nam poziom energii, ale musimy ten posiłek dobrać tak, żeby na pewno nas też nie zamulał i nie powodował senności. A jak to jest z suplementacją? Z suplementacją oczywiście, no, ja się specjalizuję w nootropikach i poprawie pracy mózgu i jest mnóstwo suplementów, które mogą poprawić naszą pamięć, koncentrację, ogólnie pracę taką umysłową. Zacznę od takich podstaw, takich bardziej zaawansowanych środków. Tutaj oczywiście nie będę szeroko omawiał, to omawiam na konsultacjach indywidualnie, bo na pewno też racetamy są czymś, co bardzo dobrze mogą wpływać na taką koncentrację i motywację, ale z takich podstaw. Na pewno bardzo często przed pracą umysłową pijemy kawę, czyli po prostu spożywamy kofeinę. I do tej kofeiny możemy bardzo fajne rzeczy dodać. Na pewno Lion's Mane, czyli lwia grzywa, czy też no, o wielu, wielu różnych nazwach, soplówka jeżowata, grzyb, który bardzo fajnie z kawą poprawia koncentrację i pracę umysłu i to bardzo, bardzo polecam. Ona właśnie niedawno wyszła w Aline z najlepszej jakości, także też bardzo polecam. Lion's Mane właśnie wpływa na to, że tak naprawdę lepiej się koncentrujemy, mniej się rozpraszamy i Lion's Mane naprawdę z kawą, tak naprawdę jest to najlepszy suplement moim zdaniem do kawy, który daje bardzo fajne efekty. Oprócz tego do kawy możemy dodać L-taninę, też bardzo znana i też bardzo skuteczna, bardzo fajnie działająca. Takie bardziej subtelne działanie, ale też takiego fajnego flow koncentracji. Oprócz tego, jeżeli na przykład się nie wyspaliśmy, możemy dodać do tego, możemy po prostu zastosować ogólnie oddzielnie L-tyrozynę czy NALT-acetylowaną tyrozynę, która w przypadku niewyspania się może poprawiać pracę umysłu i pamięć, bardzo fajnie tutaj się sprawdzi. Oprócz tego acetylowana L-karnityna, tutaj jako taki podstawowy nootropik alfa-GPC, ewentualnie CDP-cholina, różeniec górski, który też hamuje zmęczenie i który też może wpływać na taką motywację, ponieważ wpływa na poziom serotoniny i dopaminy, jak najbardziej polecam. A z takich bardziej zaawansowanych rzeczy to peptydy takie jak Semax i Selang, które stosuje się donosowo i naprawdę bardzo fajnie i szybko poprawiają pracę umysłu. Mega fajny temat. Oprócz tego ja ostatnio od jakiegoś czasu stosuję też Mexidol, czyli emoksypinę. To jest taka wersja witaminy B6, która też bardzo fajnie wpływa na pracę mózgu, ale tych środków znowu i potem racetamów, tak, tych środków powiedzmy bardziej zaawansowanych jest bardzo dużo i to już naprawdę trzeba dobrać do siebie pod względem dawki, pod względem tego, z czym należy te rzeczy łączyć, ale te podstawy jak kofeina właśnie z Lion's Mane czy z L-taniną, acetylowana L-karnityna, różaniec czy ewentualnie Semax Selang naprawdę powinny fajnie pomóc, żebyśmy mieli taką dobrą pracę umysłu, koncentrację, więc na tym można się skupić. Inne rzeczy są już bardziej zaawansowane i to po prostu dobieramy indywidualnie. A jeżeli temat koncentracji, pracy umysłu czy nootropików Cię interesuje, to zapraszam Cię do kursu na temat poprawy pracy mózgu. Tutaj jest link poniżej. Tam też opisałem właśnie protokoły, jak stosować Semax Selang, jak stosować racetamy i różne inne substancje właśnie dla poprawy pracy mózgu, także zapraszam Cię tam, tam są te gotowe protokoły przygotowane.